Od dłuższego czasu rodzice muszą wydawać więcej pieniędzy na przygotowanie dzieciom posiłków w domu. Teraz więcej wydadzą również na wyżywienie dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Wiele miast zastanawia się nad zwiększeniem opłat za wyżywienie, a niektóre już wprowadzają podwyżki. Od 1 listopada rodzice w Bytomiu zapłacą więcej o 2 zł dziennie. Posiłki w szkołach będą teraz kosztować 9, a w przedszkolach 12 zł. Jeżeli chodzi o stawkę dotychczasową, bardzo trudno jest przygotować obecnie wartościowe dla dzieci posiłki, które są zgodne z normami żywnościowymi i z wszystkimi wymaganiami dotyczącymi wyżywienia zbiorowego. Jeżeli chodzi o reakcje rodziców, to reakcje są różne. Oczywiście rodzice rozumieją to, że ten wzrost jest podyktowany ogólnym wzrostem cen na rynku. Rodzic, który nie chce płacić więcej, może zrezygnować z części posiłków. Ta podwyżka jest podyktowana tym, że dyrektorzy nie są w stanie zapewnić już pełnowartościowego posiłku dla dzieci w takich stawkach, jakie rodzice płacili do tej pory za wkład do kotła. Oczywiście ma na to wpływ galopująca inflacja, rosnące ceny energii. Musimy się po prostu dostosować do realiów, dlatego te podwyżki. Ale nie tylko Bytom podnosi stawki za wyżywienie w miejskich placówkach. Ceny posiłków zmienią się też w Katowicach, na razie w żłobkach. Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie. Stawka dzienna wzrośnie z 6,65 zł do 9,50 zł. Dział księgowo-finansowy żłobków miejskich w Katowicach przeanalizował sytuację na rynku, zweryfikował, jak wyglądały ceny produktów w 2021 roku, porównał to z analogicznym okresem roku 2022 i tu mowa o 37% wyższej kwoty, jeśli chodzi o zakup samych towarów. Należy zakładać, że Bytom i Katowice to dopiero początek, bo obecne ceny wyżywienia w żłobkach, przedszkolach i szkołach będzie trudno utrzymać w większości miast.